Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Lords of the Fallen. Moi drodzy, wiem, że na pewno musimy pójść tymi wrotami, ale nie pamiętam, czy byliśmy w tych tutaj. One są zaznaczone jakąś taką ciekawą runą. Nie wiem, czy ja tam będę mógł wejść, czy nie. Zaraz się okaże. Okej, mogłem tu wejść, ale czy ja tu byłem? O matko. Jezu, co mu się stało? Okej. A, chyba mam mnie deptać po tych zielonych. Okej. Coś mnie goni. Chodź tu. Nie, znowu. Patrzcie, to specjalnie ten latający syf mnie prowadzi przez te zielone. O matko, ile tego jest. Jak tu mam? Nie uciekaj mi. No tutaj chyba nagroda będzie sowita za takie ganianie. Tu? Nie. Nie. O masz, o Jezu. Nie. Co ja robię? Jak tu się walczyło? Ej, stop. Coś mi tu nie działa. Szuk. O, patrzcie, jest. A, dobra, spoko, bo ja zapomniałem totalnie, jak się tu walczy. Tak długo nie grałem. A gdzie są paski życia? Gdzie są paski życia? Dlaczego nie macie pasków? No dobra. I to jeszcze trzeba podnieść. Szałtar. I tyle? I tyle. Eksploruj, łup i walcz o przetrwanie. No dobra, a gdzie są paski życia? O co chodzi? A, ja pewnie wcisnąłem któryś. Jak ja mam teraz stąd wyjść, przepraszam bardzo. Jak się włączały te paski? Pełen poziom zdrowia. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co ja mam tu zrobić niestety. Biegnę tam. Nic tu nie ma. Może tam. He? Gdzie ja w ogóle oczywiście? Mhm.
Czy już żeśmy poeksplorowali, tak? Eksploruj, głupi. No właśnie, powinienem tu chyba troszkę dłużej nieco posiedzieć. Aha, to było bliziutko, tak? Bo to zaraz za rogiem. Ale tam jest ewidentnie jeszcze oświetlone. Chyba. Czy mi się wydaje, jak myślicie? Był tu ktoś tak daleko? Chyba nie. Nie, raczej tutaj się nie biegnie. Nie chciałbym tutaj zginąć. Widzicie, tutaj nawet nie ma tych płytek zielonych pod nogami. Ale z kolei jak tutaj jest tak ciemno, jak mi nagle gra płynnie zaczęła chodzić. No nie wierzę, że tutaj nie ma żadnej innej skrzyni. Oprócz tej z tym okruchem, co truciznę. Chyba nie ma, cholera. No nic, trzeba wracać, bo już mamy tylko jedną potkę. Na zewnątrz na szczęście jest kryształ. Ale fail była ta mapa, kurde. Może gdzieś tam coś przeoczyliśmy. Ja gdzieś zapomniałem jeszcze w ogóle, jak tu się walczy, ale też po prostu porażka. No i co? Rzadkie elementy pancerza posiadają specjalne gniazda, w których można osadzać runy. No to akurat wiemy już. Dobra, teraz trzeba się uspokoić. Mamy tutaj rękawice. Rękawica może mieć trzy funkcje. Tym się broni. Ojej, jak dziwnie. Tym się rozprasza, tym się atakuje. Dobra, zobaczmy, czy... O, są paski. To tam ci tylko jakoś nie mieli tych pasków. Dobra, wbijamy się tutaj. Tylko najpierw przywrócimy sobie energię. Tam po drugiej stronie tego portalu. Bo jeszcze zobaczmy, czy aby na pewno... Odszukaj komnatę, wróć do świata Rogaru wratami w Kaiston. Dobra, czyli to tutaj. Możemy się tutaj spodziewać jakiegoś nowego bossa albo czegoś takiego, moi drodzy, także... Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, bo bardzo łatwo będzie coś tutaj przeoczyć, albowiem lub też może coś nowego się trafić, tak? O właśnie, ledwo wszedłem i już pewnie mnie jakiś stwór tutaj będzie na mnie czekał. Okej, już widzimy naszą drogę. Cóż to jest za potwór jakiś dziwny. Aha, czeka on sobie tutaj na nas grzecznie na tej swojej arenie. Ty pewnie będziesz nas tutaj... Chyba żartujesz. O Jezus, o Boże. Uff, 119. No i co, będziesz sobie przywracał życie? Powinieneś chyba. Przywracę sobie. Tam, dobra. Już wiemy gdzie. O, tu jest ta urna. Zaraz obok. Szybko, szybko, szybko. No, jesteśmy gotowi.
choć trzeba sobie energii przywrócić. O, ale fajne jest to pchnięcie dodatkowe, moi drodzy. Zwróćcie uwagę, rozpęd, skok i jeszcze jeden skok. Mamy klucz do zachodniego westybulu. Coś dostaliśmy, jakiś przedmiot fabularny. Tutaj widzę, pewnie będzie ten mag. Troszkę trzeba go podmęczyć. Oj. O nie, 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 zablokowałem się. Patrzcie. Widzicie to? O, teraz się udało, ale fart. Ale znowu bym wpadł gdzieś. No to nieźle widzę. A widzisz, ty masz teraz taką energię fajną, która cię broni, taką tarczę. Trzeba przeczekać tą tarczę. Dobra, uciekam. Ło, ale efektowne to było, jak w hollywoodzkim filmie. Niesamowite. Dobra. O! Ciebie się nie spodziewałem. Use the secret way that leads through this tower and come meet me in the place where you fought that three-legged stool. If you do, I can show you what I have discovered. Czy mam walczyć, czy nie? Tylko cztery, troszkę mało. Najpierw zobaczmy, który to jest ten zachodni. Wschodni. To nie tu. Gdzieś tam zdobyliśmy klucz. Kurczę, ja bym sobie zawalczył z tym potworkiem. Tylko niech mi się troszeczkę zregenerują te kryształy tutaj jeszcze. Tymczasem możemy się przejść tędy. Zachodni. Gdzie tu mogłyby być jakieś zamknięte drzwi? O! Hey, look who's here. Where's the third guy? Oh, yeah, right. Third one. Didn't make it, I'm afraid. We tried to eat him, but he was a bit stringy. Rogar flesh is way tastier. You should try it. What? Dobra, o co tu chodzi? Ciekaw jestem. We managed to find something to eat. Wykorzystaliśmy już wszystkie opcje. You're out of your mind. You need to get out of here. No way. This is our new home. But that giant monster in the arena is really getting on our nerves. That's why we're gonna kill that giant bastard. Kill the Lord. Great idea. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Yeah. Why wait? Let's go. Yeah. Let's take this guy on. Dwa tysiące punktów doświadczenia dostałem za to. Jakiś przedmiot. Ludzki tatuaż. Ciekaw jestem, jak ja dostałem za to w ogóle jakiekolwiek punkty. Przy nic tutaj teoretycznie nie zrobiłem. Gdzie może prowadzić? Tutaj może ja zdobyłem ten klucz. Tak. Nareszcie. Shards. They fall wherever there's a rift. The matter of both dimensions clashes and crystallizes in this incredible form full of power. Some bigger rifts. Brzemię. Broń drzewcowa. And it's impossible to move them. Who knows what power they hold? Jonas. Gargulec i jastrząb. Oj. Nie. Broń żywcowa, brzemię. No jest coś takiego. Siły wymaga oczywiście. Właściwie ten mieczyk, który mam teraz,
Całkiem nieźle się sprawuje, jest dosyć szybki, dużo obrażeń zadaje. I ma chyba, o, ma puste gniazdo w sobie, bardzo mnie to cieszy. No i skaluje się ze zwinnością, a w końcu umówiliśmy się, że będziemy robili postać nastawioną na zwinność, tak? Okej, ciekaw jestem, co ten wielki gościu na arenie zrobił z tymi dwoma pokrakami. Bo żartujesz. I dużo obrażeń zadaje nawet, powiem szczerze, ten mieczyk. Spodziewałbym się po nim, że jest nieco cieńszy. O, czekajcie, może tu się już da otworzyć. Kufer zamknięty. No może trzeba go potraktować. Chyba nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. O Jezu. Od razu tak padłeś? Cienko. Cieniutko. W porządku. No i znowu będziesz miał tu tarczę. Nieszczęsną. Jakby tu... O, przeczekać wystarczy. Oj, potężny jest ten gość. Zaryzykuję, nie chce mi się czekać. Został pokonany. Pytanie, czy będziemy mogli... Znowu dostałem jakiś przedmiot do tego zachodniego westybulu. Czy wschodniego. Kurczę, musiałbym sobie cofnąć nagranie, bo się nie przyjrzałem. Może gdzieś tutaj? Nie, tutaj raczej nic nie ma. Ale ona mówiła coś o jakiejś wieży. Telesencja. Ach, mieliśmy się spotkać przy tym takim trójnożnym cosiku. To cały czas jest ten... zachodni? Chyba tak. A, przyszliśmy z zachodniego do wschodniego. W porządku, moi drodzy, ja bym tutaj totalnie się nie przejmował tym gościem i wyszedł mu po prostu naprzeciw. Zobaczymy, jak nam z nim pójdzie. Mam tylko 6 potek. Myślę, że warto spróbować z nim zawalczyć. Szkoda, że mam tylko 6. Nie ma tutaj jak sobie przywrócić nawet. A czekajcie, tu było kowadełko. Spróbujmy... Spróbujmy przy tym kowadle coś podziałać. Dużego nie mamy żadnego, tych mamy 5. Ale chyba mamy jakieś runy. Oj, żartowałem z tym, nie chcę tutaj dawać. No ale dobra. Nie chcę tutaj dawać i co? We meet again. To widzimy. Aha, oddało mi, dobra, czyli RB. Klątwa. I co? Puste gniazdo. O jest. Runa szczęścia, runa ognia, runa mocy, runa trucizny. Aha, nie mamy żadnej runy trucizny takiej kozackiej. Chociaż widzę, że mamy. Co wy na to, żebyśmy sobie... Mocy, premia do obrażeń fizycznych plus 4, ognia. Plus 6, to jest mało, kurczę, ta trucizna jakoś tak superowo biła, tak mi się wydaje. Wezmę sobie ją tutaj, damy, co wy na to? Dobra, niech będzie ta runa trucizny w tym, bo moi drodzy, nie wiem czy widzicie, ale ogólnie te miecze, które teraz noszę, to je
Ja mam ich dwie sztuki, tak? Ja mogę sobie z nimi w ten sposób walczyć. Chyba z tym bossem tak właśnie zawalczymy. Tylko teraz pytanie... O, przywróciło nam jedną. Możemy tak po jednej? Nie możemy. Ja z tego co widziałem, to tam chyba mam 53 tysiące dusz. Wydaje mi się, że rozsądnym byłoby rozdanie tego. Tylko teraz tak, moi drodzy, troszeczkę może byśmy sobie dali tutaj w te zaklęcia. To będzie tutaj. Taran mamy na maksa, wstrząs na dwójce, szał, modlitwa. Niech będzie ta modlitwa. Okej, i teraz tak, moi drodzy, robimy. Damy tutaj. O, teraz podwyższymy sobie wiarę, bo wiara, im wyższa, tym większe obrażenia z czarów, a ten taran nasz jest po prostu genialny. I jeszcze, moi drodzy, mamy troszkę punktów, myślę akurat na dwa. I sobie dodamy do zwinności jeszcze. Tak, myślę, że to dobry plan. W razie jakby się trafiły jakieś fajne bronie, to żebyśmy mieli. No i zobaczmy. Spróbujmy z tym gościem się powalczyć. O matko. Wow. 257. Szybki jest. Dobra. Patrzcie, jak go moja trucizna leje. Oj. O, to jest normalnie to, co on tu robi. Zaraz zobaczymy. Zaraz go troszeczkę. O Jezu. Nie da mi się nawet napić? Dało się. Dobra. Okej, trzeba uważać. Za pierwszym razem, moi drodzy, za pierwszym razem. Taka potężna jest trucizna w broniach. 3 minuty walka trwała, albo nawet i ze 2. I przyjmujemy oczywiście tą, nie wiem co to jest, energia, moc, nie wiem co to robi. Ale mamy to. Protektor został pokonany. I tutaj dancing z mieczami. Tysiące świec. Powiem wam, że ten boss był trudny. Kroczący ogień, krótki miecz. Kroczący ogień. Patrzcie, jest lepszy od naszego miecza. I to sporo. Jak to się zmieniało? Rodzaj obrażenia. A teraz ja chcę... O, to chciałem właśnie zrobić. 108. Energia, waga. Zwinność, 10 wrażenia krytyczne, szybkość ataku, bardzo zbliżona. Kurczę, kozacki jest ten miecz. Spróbujmy sobie się z nim tutaj troszeczkę pobawić. Podoba mi się. Teraz od tej pory tym mieczykiem wojujemy. Tu mamy jakieś przejście. Właśnie, tylko teraz
To co to? A, to ci dwaj goście, którzy tu coś próbowali zdziałać. Amulet, zbroja. Klucz do wieży, przedmiot fabularny, klucz do kufra w holu głównym, klucz do katakumb, serce Zetana, starożytna tabliczka, ludzki tatuaż, ludzka czaszka, element planetarium, klucz do zachodniego westybulu. Aha. A, dobra, bo to tutaj jest wierny uczeń zbroja. Przewodnik Antaz, wysysacz magii, muł, warownia, amulet zdrajcy. To ozdoba noszona przez wojowników meduzy, znanych z władania sztuką kamienia, wzmacniająca ich skórę, co dawało im większą odporność na ataki. A, to jest warownia, a amulet zdrajcy. Dzięki temu elementowi ataki posiadacza stają się o wiele groźniejsze, jednak przynosząc go osoba wpada w amok i nie czuje, że przy okazji rani siebie. O kurczę, to chyba nie będziemy ryzykować, co nie? Jeszcze coś tutaj chciała od nas ta kobitka, żebyśmy się z nią spotkali. Ale ja, moi drodzy, żebym nie wiem... O, fajny atak. Żebym nie wiem, jak bardzo chciał sobie przypomnieć, to sobie chyba nie przypomnę. O, zwróćcie uwagę, moi drodzy, bo tutaj na tego maga działają chyba... tylko i wyłącznie ataki magiczne, tak? No i to mi się podobają takie obrażenia. Proszę bardzo. Wybuchaj sobie. Gdzieś tutaj było zejście do tych katakumb. Czy tam, nie wiem. Nie, to nie były katakumby. To było miejsce. O, tutaj nie byliśmy. Dobra, to tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Przy okazji tam sobie zajrzymy, moi drodzy. No i odnajdziemy tą kobitkę, która nas gdzieś tam wzywała do tej wieży, coś tam. Także, moi drodzy, w następnym odcinku takie rzeczy będziemy tutaj wyczyniać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście komentujcie i oceniajcie. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.